Jeśli lubicie sadomaso, to koniecznie musicie zagrać w tę grę. W rolach głównych Blood, czyli Fighter, Hulk, Wrestler, Boomer, Artysta, Sledge, Militarysta i ich dziewczyna. Dziewczyna, która zostaje porwana, a nasi panowie muszą się udać, by odbić ją z gangu, który dokonał tego porwania. Vendetta, czyli znakomita gra na automaty z roku 1991. I jeśli miałbym wam polecić jedną, jedyną grę do wyboru, gdybyście musieli zagrać w jedną grę chodzoną bijatykę z automatów, to byłaby to właśnie Vendetta. Pomimo tego, że może grafika w Punisherze czy w Cadillac Dinosaurus jest lepsza, ale Vendetta ma w sobie to coś. Jest tutaj mnóstwo elementów interaktywnych, smaczków. Przeciwnicy są inteligentni, trudno się z nimi walczy, nie wystarczy tylko tak podejść i naparzać pięściami. Oj, co to nie. Kolejny interaktywny moment. Walka w tej grze różni się nieco od tej, jaką serwują nam inne chodzone bijatyki, ponieważ nie mamy tutaj możliwości biegania, prawda? Naciśnięcie dwa razy strzałeczki do przodu czy do tyłu nic nam nie da. Kolejna sprawa to, nie mamy tutaj też ciosu specjalnego, po którym zazwyczaj traciło się jakiś kawałeczek paska energii. O, zobaczcie, pojawił się kot, którego wystraszył się nas przeciwnik. Jest to kolejny ciekawy element. To jest zabawa łańcuchami. No i pierwsza baza. Kolej z piłą tarczową, którego będziemy musieli atakować w momencie, gdy on zaklinuje tą piłę w drewnie. O, proszę bardzo. I teraz atakujemy. Energia jest tu bardzo ważna, ponieważ cały czas obrywamy praktycznie. Kolejny poziom. Tutaj spotkamy się z koktajlami Mołotowa. I będziemy tego kolesia z góry musieli sprowadzić na dół. No, tutaj zobaczymy taki ciekawy kombos. Worek mąki i pałowanie. Przeciwnicy potrafią zabierać elementy otoczenia, zobaczcie. To nie zawsze się zdarza w grach takich, tego typu. Tym razem musimy ominąć grubasków. I nie tylko ich. Czas na łańcuchy, tutaj taki fragment dla sadystów. Nie pozwolimy mu wstać. No i kolejna baza. Nie jest to baza ostatnia, pomimo tego, że tam jest już nasza Kate. Bazy są bardzo trudne. Bo sobie... No, nie są tacy, żeby był na nich jakiś konkretny sposób. O, tutaj koleś zaczepiał jakąś uroczą kobietę. Musieliśmy przerwać ten incydent. No i nożownicy. Tacy skinpunkowie? No, są to lata 80. No, może co ja mówię, 90. I kobieta w skórze. Ogrzejemy nieco atmosferę. I przyłożenie. Wizyta w sklepie skończy się ostrą demolką.
I jeszcze raz teraz uderzamy i proszę bardzo, zniszczone wszystkie półki. I mamy kolejny rodzaj przeciwnika. Jest to ekscybicjonista, który po pokazaniu swoich walorów wyrzuca z siebie dwa koktajle Mołotowa. Zaraz będziemy okazję mieli to zobaczyć. O, proszę bardzo. No, zrobił trochę problem, ponieważ sam się załatwił. I raz, i dwa. No i czas na gorącą atmosferę z naszą skórzaną kobietą. Jeszcze tak, żeby dogrzać. No, kolejna zaczepiona niewiasta. Wymiana ciosów. No i tutaj widzimy kolejną niewiastę, która lubi obserwować walczących mężczyzn. Live show. Zwróćcie uwagę, że gram już teraz inną postacią, naszym bokserem. To są dosyć podobne. O, będąc na ziemi, możemy jeszcze też atakować przeciwnika nogą. No i znowu ekscybicjonista. Przezabawne są te koty, które potrafią wystraszyć przeciwnika. No i teraz, niczym Neo, będziemy omijać strzały. Oczywiście to wszystko będzie do czasu. I teraz już mamy naszą szczebę. Zobaczycie, jak ona działa. Jeszcze piesek. To by było na tyle. Polecam wam tą grę. I trzymajcie się. Do zobaczenia.